Po 4 tygodniach pauzowania z przyczyn pogodowo-losowych próbujemy borową dzisiaj. Polak włącza GPS jak zabłądził, albo czyta instrukcję jak coś zepsuje. Dzisiaj nie będzie dobrze, chmury takie nijakie, rozwiane. No i ciepło strasznie. Jeszcze ten, jeszcze ktoś tam. Okej, okay, biegnie. Leci. Ta sama wyciągarka, lina niebieska, Tomek, Bumar. Nic konkretnego, chmura jak dzwon. Zerka, no nie o to chodzi. No zerka są tylko. Powinno coś tu być, no chmura wielka. Jest coś, jest słabiuszkie, jak się pochylę, to znika. No i rzepak, nie ciągnął. Nawet nie wiem gdzie jestem, bo nie znam terenu. A takie chmury. Tu się trzeba złożyć. Wyzwaniem jest normalnie zebranie się stąd, taki upał. Wylądowałem przy miejscowości Pychotka. Co to za oszustwo to niebo. Dobrze, że chociaż na tej mierze wylądowałem. Locik króciutki. Ale nastrój jest fajny. Lato. I piramidy. Wszyscy już na ziemi. No przynajmniej wznowienie jakieś nastąpiło. Po przerwie 4-tygodniowej. Lądowiska szykują. Świst spokojnie, się wesoło. Ale upał i ja nie mogę. Skręć w prawo. Pewnie, że skręcę w prawo. Molać. Nie ma co się spinać. A już nie? Już koniec? Nie. No, jeszcze się ustawimy. Drugie przyjście, ale szału nie ma. Mały instruktaż, jak pozostać w cieniu. Trzeba się ruszać razem z nim. Proszę. O! 22 AGL. To prawie na glebie. Uch, trzeba będzie drugi rzut, nie? Koniecznie. Już się nie mogę doczekać. Artur trafił komin, soczewka leci. Ciekawe, czy dla niego starczy tego komina. Artur napisał, że jest pod kępką, a to jest jedyna kępka. Może już go zatłupi. Albo padł z upałów. Czym lądował jeszcze pytanie? Panie reżyserze. Czy ta droga prowadzi do Łodzi? Siadaj. Chciał uciec. Ma nas dojść. Dobrze.